Maciej Skotnicki, Studenci dla Rzeczypospolitej. Ja, panie pośle, mam do pana pytanie związane z konfliktem ukraińskim. Rok temu wybucha tam rewolucja i jak pan jako tutaj przywoływany przewodniczący Komisji Obrony Narodowej patrzy na ten konflikt ukraińsko-rosyjski? No i jakie stanowisko powinna zająć Polska w tym konflikcie? Ja jeszcze przedtem wrócę na chwilę, bo to jest powtarzane bez przerwy, nieustannie ten czołg Leonard, jest cały czas przytaczany, to jest po prostu niekulturalnie. Ale, ja nie ale jeszcze sekundę, zdążę, odpowiem panu, tylko króciusieńko. Proszę państwa, w jednym z programów przede mną, tam w dyskusji przed jakiś Kurkiewicz, taki nie wiem, to jakiś chyba od Palichota, ale nie wiem dokładnie, który właśnie użył tego określenia i ja za nim, mówiąc to, się przejęzyczyłem. Jeżeli z tego ktoś robi, jeżeli ktoś robi z tego jakiś problem polityczny, no to muszę złożyć wyłącznie gratulacje. Wiem, że się czołgi nazywają nie Leonard, tylko Leopard. Naprawdę i wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast to pytanie, Polska w tym konflikcie stoi po stronie Ukrainy. To jest sprawa oczywista. Natomiast Polska nie może być i nie jest dla mnie, po pierwsze nie może być harcownikiem na przedpolu Rosji i nie jest miarą patriotyzmu to, kto głośniej krzyczy precz z Rosją. I nie, jeżeli ktoś mówi o jakiejś jagiellońskiej polityce, jeżeli ktoś bredzi o jakiejś polityce Lecha Kaczyńskiego, która była rzekomo najlepszą polityką wschodnią, a która doprowadziła do tego, że między innymi, nie tylko oczywiście ta wyprawa niefortunna do Gruzji, która się między innymi, bo ja mówię, prezydent Gruzji tu wniósł ogromny swój wkład, że Gruzja utraciła Abchazję. Ja muszę powiedzieć, że on głęboko się myli. Znaczy polityka polska generalnie w sprawie Ukrainy musi być taka jak polityka Unii Europejskiej. Czyli popiera pan Majdan na Ukrainie, tak? Majdan na Ukrainie to wewnętrzna sprawa Ukrainy. To nie jest kwestia, czy Polska ma popierać. No ale w sensie... Co znaczy ma nasze poparcie? Nastawiony, Polska, tak? Proszę? Był pan entuzjastycznie do tego Majdanu? Nie byłem, nie pojechałem, nie rozdawałem tam grochówki, jak pan widział, nie machałem tam ręką, ponieważ to była wewnętrzna sprawa Ukrainy. Uważam, że wyprawy polskich polityków generalnie na Majdan i branie udziału w tym były niezbyt fortunne, ale z całą pewnością były przynajmniej u niektórych z nich dobre intencje. Natomiast istotą nie jest to, co kto robił na Majdanie, tylko co robi dzisiaj. A dzisiaj nie ma alternatywy dla polityki Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś chce taką politykę znaleźć, to niech to zrobi. Nikt tego nie wskazał. Jeżeli ktoś mówi, że Unia jest za słaba, tchórzliwa, prorosyjska, że Unia się boi Putina, to niech powie wyraźnie, co ma Unia zrobić, bo alternatywą jest wojna. No, bo jedynym racjonalnym rozwiązaniem to jest wojna. Tej może chcieć tylko wariat. Proszę zobaczyć, jakie wielkie problemy ma sama Unia, jak się zachowuje Orban, który zaczyna mieć problemy już za swoje prorosyjskie nastawienie na Węgrzech. Jak się zachowuje Zeman, państwo wiecie, co to są ci za panowie, który ma wielkie problemy dzisiaj w Czechach. Podobnie jest na Słowacji. Także Unia ma wielkie problemy z wypracowaniem jednolitego stanowiska i Polska jej powinna pomagać. Ale samodzielna polityka w domyśle antyrosyjskie, harcowanie na przedpolu Ukrainy to szaleństwo. Takiej polityki nigdy nie poprę. Polska razem Jarosława Gowina. Panie pośle, tutaj. Mam do pana pytanie odnośnie wyborów samorządowych, bo już znamy pani...